Główny prezent był wprawdzie jeden, ale okazję do tego, aby publicznie się nim cieszyć, legionowscy ochotnicy mieli aż dwie. Pierwsza nadarzyła im się pod koniec grudnia, kiedy to wieczorem, witany przez mnóstwo druhów, z pompą zajechał pod remizę OSP nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Z pompą w przenośni, ale i całkiem dosłownie, ponieważ w jego bogatym wyposażeniu znalazło się także to przydatne strażakom urządzenie. Dzisiaj jednostka ochotniczej straży pożarnej w Legionowie wzbogaciła się o lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Volkswagena Craftera z napędem 4x4, wyposażony w zbiornik wody 300 litrów i pompą wysokiego ciśnienia pracującą w zakresie 40 bar. Także przy ciśnieniu 40 bar podawana jest woda, przy bardzo małym zużyciu wody około 50 litrów na minutę. W porównaniu do ciężkich wozów bojowych nowy strażacki pojazd jest bardziej zwinny i zużywa znacznie mniej paliwa. Biorąc zatem pod uwagę jego uniwersalność, raczej nie powinien kurzyć się w garażu. Samochód generalnie będzie wykorzystywany do wszystkich działań ratowniczych, począwszy od usuwania skutków kolizji, plam ropopochodnych z jezdni, poprzez nieduże pożary śmietników, samochodów. Ma zasób wody, więc jest to możliwe, żeby ten samochód wykonywał zadania ogólnopożarnicze, tak jak duże samochody. Wiadomo, że wody nie wystarczy do wszystkiego, ale na dojazd, na pierwszy rzut zawsze jest możliwość. Można rozwinąć z tego samochodu linię szybkiego natarcia o długości 60 metrów, także można działać na dalsze odległości. Tuż przed nowym rokiem przyszła pora na bardziej oficjalne przyjęcie Volkswagena w poczet czterokołowych druhów. Tym razem nastąpiło to przy udziale wielu zaproszonych oficjeli, włącznie z przedstawicielem mazowieckiego samorządu, który dołożył do zakupu pojazdu dla ochotników 80 tysięcy złotych. Nie ukrywamy, że samorząd województwa już od lat prowadzi program wspierający ochotnicze straże pożarne. Ma to oczywiście na celu poprawę bezpieczeństwa, jakości tego bezpieczeństwa, gdyż już dzisiaj tak naprawdę jak spojrzymy na wyposażenie jednostek OSP, to stwierdzimy jednoznacznie, że są one porównywalne z państwowymi. I chyba ten trend powinien zostać utrzymany. W tym roku rzeczywiście samorząd województwa przeznaczył 23 miliony, w przyszłym roku będzie to około 10 milionów więcej. Także mamy tutaj wielką nadzieję, że ten park maszynowy zwłaszcza, ale również to wyposażenie bezpośrednie, które również jest bardzo ważne, będzie służyło bezpieczeństwu wszystkich mieszkańców Mazowsza. Skoro już mowa o pieniądzach, nowy strażacki zakup to świetny przykład finansowej kooperacji wielu podmiotów, którym przyświeca jeden cel – większe bezpieczeństwo. Oczywiście gro pieniędzy pochodziło z budżetu miasta, ale 80 tysięcy dołożył też marszałek. A na wyposażenie dołożyli się i legionowscy księża, i legionowscy przedsiębiorcy, także taki fajny, dobrze rozumiany taki czyn prawie społeczny. Sporo pieniędzy, bo ponad 300 tysięcy złotych. Ale te samochody działają. Ostatnio oddawaliśmy na Ukrainę samochód, który jeździł 30 lat. Podobny, a i ten pewnie będzie jeździł 30 albo 40 lat, będzie służył mieszkańcom. Tak jak z poświęceniem i z rosnącym profesjonalizmem służą im strażaccy ochotnicy. Z każdym rokiem jest coraz lepiej. Rzeczywiście tutaj OSP już dzisiaj odpowiada w naszym przekonaniu za dużą część, zwłaszcza tych zdarzeń drogowych, bo nie tylko pożary są takim elementem istotnym, który jest obsługiwany przez OSP, ale też właśnie te wydarzenia drogowe, też zdarzenia o charakterze chemicznym, jak również te wydarzenia spowodowane różnego rodzaju zdarzeniami pogodowymi, a więc powodzie, wichury, to są bardzo, bardzo istotne elementy. I rzeczywiście ochotnicza straż pożarna w związku z tym, że przepisy prawa się pozmieniały, powodują one, że jest większy profesjonalizm. Ochotnicy, chociaż są ochotnikami mimo wszystko, ale mają tak naprawdę bardzo wiele ze sobą kursów, które powodują, że również są to specjaliści już na dzień dzisiejszy z zakresu i ratownictwa chemicznego, i ratownictwa drogowego, i co najważniejsze również tego ratownictwa medycznego, co jest też również istotne.
Kiedy już nowy samochód został poświęcony i z honorami zaczął służbę, szef jednostki zaprosił gości do służbowej świetlicy. Tam zaś pokazał im inny, mniejszy sprzęt, o który wzbogaciła się OSP dzięki możnym, głównie instytucjonalnym sponsorom. Ostatnio były to specjalistyczna piła, umundurowanie, czujnik wielogazowy, a także zestaw ratownictwa medycznego. Później, korzystając z okazji, druhowie podziękowali darczyńcom za wsparcie. Oprócz słownych wyrazów wdzięczności, wręczając im resortowe statuetki. Wiadomo, że bezpieczeństwo jest czymś bardzo ważnym, a tutaj mamy jeszcze taki jakby aspekt dodatkowy, że nasza Ochotnicza Straż Pożarna gromadzi bardzo wielu młodych ludzi, a do tego te działania ratownicze, nie tylko pożarnicze, bardzo się zmieniają i coraz więcej, inaczej, coraz mniej jest pożarów, a coraz więcej jest innych zdarzeń, także zdarzeń w ruchu drogowym, czy zdarzeń polegających na tym, że trzeba się, mówiąc brutalnie, włamać do kogoś do domu, dostać się gdzieś, bo nie ma kontaktu, bo jest coraz więcej starszych, samotnych ludzi. Także świat się zmienia, trzeba się dostosowywać. Również pod względem posiadanych pojazdów oraz wyposażenia. Co do legionowskich ochotników, koledzy z wielu innych jednostek już teraz mogą im pozazdrościć strażackiego ekwipunku, a mieszkańcy Legionowa i powiatu cieszyć się, że trafił on w dobre ręce.